No dobra, proszę tutaj na środek, zapraszam. Może pani zaciągnąć się zapachem rycerstwa, który unosi się po tych kilku pojedynkach tutaj dość intensywnie. Feromony, ale też nie tylko testosteron, ale jak pamiętam również i żeńskie zaczęły się pojawiać. Moi drodzy, mamy trzy drużyny. To A, B to Spice Girl i Banda Leszczy jako C. I teraz nasza dama współczesna, sierotka, wylosuje. Ona nic nie wie, ona nie zna. A czy ja już znam? A ja już wiem. I tak to jest, moi drodzy. Solidarność Jajników wzięła górę. Nasza sierotka wylosowała drużynę żeńską, czyli drużynę, która w nazwie ma słowo girls, ale czy jest to hot czy spice? Jest to Spice Girls, moi drodzy, Spice Girls. Dzięki naszej sierotce, która miała na imię Agatka, a więc kto wie, może dziewczyny ufundują ci wpis na swoim profilu społecznościowym, że dzięki Agatce doszły do finału. Spice Girls mają drugą szansę. Kto się przygotowuje teraz z tych drużyn? Zapytaj z Włoszka. Zapytajcie się z Włoszka. Przypomnę, przygotowuje się Fabryka Świni Śliskie Dzidy. Fabryka Świni Śliskie Dzidy. Prosimy już o przygotowanie się. Masow, po prawie powtórzę, przytrzymuje swoją przeciwniczkę, a tam dwóch rycerzy niemiłosiernie układa, zdejmując prawie hełm. Ale warto dodać, bo nie wszyscy może, moi drodzy, wiecie, nasze panie bardzo wysoko stoją na tego typu turniejach rycerskich w kategorii żeńskiej. Mają już na swoim koncie Mistrzostwo Świata w takich walkach rycerskich. Warto ich dopingować. Koniec, 3-1. 3-1, 3-1. Wykorzystał być może chwilę nieuwagi. Tak to jest. Śmiały Michał wykorzystał ten moment zagapienia swojej przeciwniczki i cisnął ją na glebę. Tym samym stosunek 3-1. I panowie z grupy Von Masow zdobywają pierwszy mały punkt. A przypomnę, przygotowuję Śliskie Dzidy i Fabryka Świń. Obie drużyny proszone już są do zajęcia stanowiska bojowego przy wejściu.
Taka sama sytuacja. Nie wiem jak, ale po lepiej się do siebie w narożniku. Próbują podcięć. Czy swoją przeciwniczkę? Ja już. Chodź po gadułca drugiego. Bateria opada. Masz. Moi drodzy, bezpośrednia relacja z zawodów szachowych wyglądały bardzo podobnie. Jeden, dwa, trzy, jeden. Koniec. Zawodniczka poddała ten pojedynek. Szacunek za trzymałość. Wielkie brawa. Dobrze, moi drodzy, 2-0. Von Massow wygrywa to spotkanie. Spice Girls dwukrotnie. Ciao. To rycerze w parach się pojedynkowali. Dzisiaj wzięli ze sobą zwierzaka z grupy Mazuria i będą chcieli powtórzyć sukces sprzed roku, sprzed dwóch, sprzed trzech. Ale rycerze z klubu KS Rycerz dzisiaj pod wdzięczną nazwą Śliskie Dziwy na pewno będą chcieli stanąć im na drodze. Ci panowie znają się nie od dziś, pojedynkują się, niejednokrotnie spotykali się na tak zwanych piątkach bokurtowych, które dzisiaj będziecie mogli oglądać. I oto bokurtowe najbardziej zadanie. Mostek chce wykonać Kozi, aby się obronić. Czekuje na niego zawodnik ze Śliskiej Dzidy. Widać, że jest śliski, bo Kozi bije się jak pistoś i prawdopodobnie uda mu się wyrwać. Ale zakleszczył się przy rankach, ale już stoi naprzeciwko swojego dużo większego zawodnika. Z klasy po drugiej stronie Patryk trzyma i kopie swojego przeciwnika ze Śliskich Dzid. A po jednej stracie Śliskie Dzidy i Fabryka Świn. Seria tryknięć pełmami, tak jak te poznańskie koziołki na Indejszym ratuszu. Wróćmy w drugą stronę. Taranowany Kozi. Patryk, uważaj! Cóż, przewaga w tej chwili liczebna. Próbuje dwóch rycerzy pokonać Patryka. Kozi spokojnie podszedł. Sytuacja wyrównana. Dwóch na dwóch. Blisko siebie. Kto wie, czy zaraz, za chwilę coś się nie zmieni. Próbował podcięcia. Ale pociągnął za sobą, a więc nadal jeden na jeden. To, co Kozi bardzo lubi,
jeden na jeden. Kiedy liczone są punkty, bardzo często wygrywa, ale tutaj liczy się jedno trafienie, które obali przeciwnika. A może uda się zdjąć hełm albo tylko podciąć. Tego próbuje rycerz ze śliskich dzik. A to jedną nogę, a to drugą, a nadział się na serce, na serię pięściarskich uderzeń. I teraz wzorem piłkarskich aren. Taką lukę tutaj i dostał w udo centralnie, na gołą, na gołą. Pałka dalej. Jak chce. Poczekajcie. Zabolało po noga. Noga. Jest okej. Noga. Ale co noga? Źle, foga jest pod. Jest okej. Dobra, ale padłeś. Ale padłeś 1-0. To nie jest pał. To pał. Tak, koniec. 1-0 małych punktów dla Fabryki Świn. Jak najbardziej przepisowe trafienie. Błąd rycerza, który nie osłonił tej części ciała i nie zapoznał się ze starym krzyżackim, tutaj naszym na krzyżackich ziemiach powiedzenia. Kto nie ma blachy, ten ma gips. Drugie starcie, nie mamy jakiś tutaj animozji, które chcielibyśmy rozstrzygać po zakończeniu walki. Drugie starcie stało się faktem. Fabryka Świń z jednym małym punktem, a Śliskie Dzidy ze srogą chęcią rewanżu. I wyskoki, zwróćcie uwagę. Jak najbardziej dopuszczalne. I teraz dwie Śliskie Dzidy okładają to z niego, jakby chciały się zrewanżować za tamte bardzo bolesne trafienie. Kozi przytrzymywany, wystawiony na ciosy rycerza. Na śliskiej dzidy, ale wyrwał się. Wyrwał się i się odgryza. I znowu wystawiony jest, bo Fabryka Świń teraz straciła jednego ze swoich członków. Kozy podcięty 3 do 1, a więc Patryk 3 do 1 w tym starciu, 1 do 1 w bezpośrednim pojedynku. A więc za chwilę ostateczne rozstrzygnięcie. A więc bezpośrednie i na pewno ostateczne starcie. Kto wygra, przechodzi dalej do ścisłego finału. Jest o to walczyć, jest czemu dopingować. Zwróćcie uwagę, zwierzak zaatakował, walczył z jednym. Biegł do trzeciego po drodze, zaatakował środkowego. Szranki drżą w posadach. Wyciszenie na środku. Każdy teraz w pojedynku, jeden na jeden. Weź tylko dzieciaka! Taktyka podczas tego starcia. Dwie pary przy szlankach i na środku. I która? Dwóch rycerzy leży, a więc dwóch na dwóch, nadal remis. Kolejna para poleciała. Jeden na jeden! Dwóch najwyższych na tym starcie, podczas tego starcia zbiera się, o, jak odpoczywa, opierając się o szranki. Nie załójcie się, dawaj! Myślę, że Patryk przyspieszył. Seria uderzeń. I tu po gębie ma słaby hełm. Check.
weźcie, bo ja się zahaczyłem. Stop, stop. Sędziowie wzywają do ostatecznego rozstrzygnięcia w pojedynku na środku polu. Bezprzyjmy walczących oklaskami, oni naprawdę mają już duże straty w swojej energii. Oni oczekują każdego zainteresowania z waszej strony. Tutaj każdy błąd będzie błędem całej drużyny. Jedno niedopatrzenie. Szczepili się, jak te jelenie podczas rykowiska. Pogębie lutuj! Walko was! No dawaj, dawaj! Nie ma czasu! Patryk próbuje obalić swojego przeciwnika. Na razie została wydana tarczka. Próba zdjęcia z filmu. Na pewno słaniają się już na nogach. Dobrze, że mamy szranki, które wspierają naszych walczących, ale oni czekają na wasz doping. Czekają na oklaski, czekają na SMS-y pod numer 1410, koszt 3 zł plus VAT. Odpowiedzcie na pytanie, kto wygra? Czy wygrają Śliskie Dzity? Wyślijcie numer 1. Czy Fabryka Świni? Wyślijcie numer 2. Za pół godziny będzie rozstrzygnięcie. Pasowany doskonale w szranki zawodnik Śliskich Dzit otrzymał kilka ciosów kolanem, ale potem osłonił się tarczą, chwilę odpoczął i wyślizgnął się, jak to nazwa tej drużyny mówi, z morderczego uścisku Patryka i kto wie, czy zaraz nie przewali go. Sytuacja nie zmienia się w ogóle, zmienia się tylko miejsce przyczepu do szrany. Nie wiem, czy sędziowie znowu wezmą na środek. Zapatrzył się na Białogłowę rycerz ze Śliskiej Dzidy i otrzymał no, potężne uderzenie w głowę. Patryk zdecydowanie pyta swojego przeciwnika, ale nic z tego nie wynika. Kto wie, czy to nie jest taktyka, aby Śliska Dzidy poczęła wyślizgnąć piskość, tak jak teraz to zrobiła. Wracamy na środek i nie czekając. Wygląda na to, że inicjatywę przejmuje Patryk, ma jakby więcej siły przyjął do nas z Kaszub, z niedużej miejscowości, z Głodowa, tam 60 osób głoduje, aby Patryk otrzymał solidną porcję białka i aby mógł tutaj, na naszym turnieju, co roku się pojawić i jak widzimy, dobrze odżywiony przedstawiciel tej niedużej miejscowości. Głodowo na Kaszubach, zapamiętajmy to. Mało widowiskowy być może pojedynek, ale jakże ważny dla obu drużyn. Kolejne rozejście. Tutaj widzimy nie tylko technikę, ale przygotowanie kondycyjne i siła psychiczna, ta wola wytrwania. Za mniej więcej 10 minut sędziowie zarządzą zdjęcie hełmu obu zawodników i rozpoczęcie, kontynuowanie walki i obaj polecieli.
obaj polecieli, a więc wracają. Moi drodzy, bardzo zacięty pojedynek, nierozstrzygnięty, a więc po raz kolejny trzy śliskie dzidy i trzech członków Fabryki Świń. Już nie z taką pewnością, ale na pewno nie czekamy. Nie czekamy, nie dajemy czasu na wytchnięcie. A więc bardzo... W miarę uczciwie, bardzo fair zachowała się drużyna z Fabryki Świń, która wystawiła do tego starcia dwóch przeciwników. Jeden do jednego. Fabryka Świń miała rezerwowego, którego umówili się, zostanie wpuszczony. Mogli wyjść trzyosobowym składem i z przewagą. I moi drodzy, uczciwa. Moi drodzy, jakże zacięty pojedynek. Wydawało się, że Fabryka Świń przy swoim bardzo uczciwym zachowaniu wygra ten pojedynek, ale jednak Patryk, upadając, podparł się. I nadal mamy rycerzy z Fabryki Świń na dwóch z członków śliskich dzid, ale pamiętajmy, Fabryka Świń trzyma jeszcze jednego rycerza w odwodzie. A ja przypomnę, po tym starciu będzie część oficjalna, wręczenie nagród, a dopiero potem finały walk grupowych. Dobrze, tym razem już definitywnie Fabryka Świń o jakże ważnym, jakże ciężkim, męczącej serii pojedynków przechodzi do finału. Wielkie brawa dla Fabryki Świń! Jesienno-zimowego walk grupowych, ale cała liga nie odbyłaby się bez naszych gospodarzy i dobrych duchów, a przede wszystkim bez dyrektora Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, naszego mecenasa, całych historycznych przyjemności i okładów z zimnej stali, przede wszystkim pana doktora Szymona Dreja, któremu przekazuję mikrofon. Wielkie brawa. Dziękuję błaźnie, Jajoszu, mój przyjacielu. Szanowni Państwo, zanim rozdamy nagrody, ja chciałbym poprosić o pomoc, ponieważ tych nagród jest bardzo dużo. Jest z nami dzisiaj osoba wyjątkowa, moja była szefowa, ulubiona, pani poseł Anna Wasilewska. Pani poseł, zapraszamy panią tutaj do nas. Wielkie brawa, szanowni państwo. Żeby nie pani poseł, to nie byłoby tego muzeum. Taka jest prawda. Oraz mój przyjaciel serdeczny, szanowni państwo, mistrz Polski w trójboju siłowym, czynny zawodnik kulturystyczny, Tomasz Michałowski. Proszę bardzo, Tomaszu, zapraszamy tutaj do nas. No, przystępujemy do rozwręczenia nagród. Oddaję głos koledze Patrykowi Kozłowskiemu, naszemu koledze z pracy, a jednocześnie dyrektorowi Muzeum Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działnowie. Wielkie brawa dla Patryka! Dziękuję, proszę państwa. Kolejna Liga Rycerska Grunwaldzkiej Akademii Miecza dobiegła końca. To jest szósty turniej z tego cyklu. Mamy zwycięzców, ale najpierw nagrodzimy tych, którzy wygrali dzisiaj w turnieju łuczniczym i w pojedynku indywidualnym. I tak zapraszamy zwycięzcy dzisiejszego turnieju łuczniczego, Arkadiusza Grzyszczaka. Arkadiusz Grzeszczak, zapraszamy. Dobrze, poproszę w takim razie zwycięzcę turnieju indywidualnego pojedynku Miecz i Tarcze. Zwyciężył dzisiaj nie kto inny jak Marcin Waszkiewicz. Zapraszamy. Gratuluję, wszystkiego dobrego. Gratuluję pasji i
tej ogromnej pracy. Proszę Państwa, teraz nagradzamy zwycięzców całej ligi. 6 turniejów udało było się w Gliwicy, 1 w Grągowie, w Kętrzynie, w Działdowie i tutaj dzisiaj na polach Grunwaldu. I tak, proszę Państwa, zwycięzcą całej ligi turniejowej w pojedynkach indywidualnych na miecz i tarcze zwyciężył Grzegorz Krasowski. Zapraszamy! Pójdźmy ramiona. Drugie miejsce zajął ex aequo Grzegorz Kluczek i Michał Kozdraj. Zapraszamy do nas. I w takim razie trzecie, czwarte miejsce zajął Marcin Baszkiewicz. Zapraszamy. Mimo że walki 3 na 3 jeszcze trwają, my już po 5 turniejach mamy zwycięzców walk 3 na 3. Zwycięzcą została drużyna Fabryki Świń. Zapraszamy. Fabryka Świń. Zapraszamy także drużynę, która w naszej lidze zajęła miejsce drugie. Jest to drużyna z Olsztynka. Zapraszamy, Warmia i Mazury. On lubi kielichy, bo... Gratulacje, chłopaki. Gratulacje. Jeszcze macie krzesełko. Jak na dyżur. Skorzystacie z kielichów, będą się nie uczyć. Będę jak koszer. Tu mi lać! Proszę Państwa, została nam ostatnia kategoria, czyli kategoria łucznicza, najlepsi łucznicy w lidze. Mamy 3 łuczników. W pierwszym miejscu zajął Bolek Dudek ze Szczytna. Zapraszamy. Dan Cywicza zajął drugie miejsce w lidze w turnieju uczniczym. To... Pozdrawiam za brata. Pozdrów brata. Trzecie miejsce zajął Arek Grzeszczak. Zapraszamy. Proszę bardzo, ucisk dłoń. Mamy jeszcze jedną nagrodę dla najmłodszej zawodniczki w turnieju łuczniczym, dla Wiktorii. Zapraszamy do nas Wiktorię.
Zapraszamy jeszcze wszystkich zwycięzców do zdjęcia i zaczynamy, czy kontynuujemy dalej turniej. Zapraszamy wszystkich zwycięzców do zdjęcia. Chodź do zdjęcia, to jest tam. Chodź, gratulujemy. I zaczynamy. Kontynuujemy turniej. Stawia prawdopodobnie dwuosobowy z rezerwowym z tyłu. No i dobrze, wracamy do tego, po co tu przyjechaliśmy. Rycerz z Wolmasów, z Krakowa. Śmiały Migał, po dwóch pojedynkach mistrzowskich dzisiaj poległ. I ostatni, najmniejszy dzisiaj na tym polu rycerz, ale wcale nie ustępuje agresją i śmiało przeciwko dwoma żyłom, którzy bez tarczy na niego, a więc łatwiej prawdopodobnie będzie go obalić, a on mimo to stoi. Piękne zachowanie z jego strony, trzymając się swojego przeciwnika, ale nie utrzymał się na tyle długo, aby wygrać pierwsze starcie number one. Przygotowuje się już Fabryka Świn i przygotowują się, panie sportu, zwycięzcy tej walki. Von Masow. Czy number one? Ponownie, dwóch na dwóch, ale number one trzyma jednego rycerza w odwodzie. Osłania się niewidzialną tarczą. Rycerz z number one'a przy okazji zadawał ciosy boost gunem drugiemu i teraz od tyłu próbuje go powalić, czy to zrobił. I znów ta sama sytuacja. Dwóch zawodników z number one przeciwko jednemu rycerzowi z Von Masow, który ponownie upadł. Pociągnął za sobą jednego, ale nic to nie dało. Number one 2-0 wygrywa z Robą Von Masow i tym samym to number one w finale spotka się z Fabryką Świn. Ostatnie pojedynki w tej konwencji, 3-3 do dwóch zwycięstw. Przewaga 2-1 dla number one. Przewaga wzrostowa. No w Kozie bardzo trudno będzie odwrócić ten niekorzystny stosunek, ale zdarzało się. Zdarzało się i z takiej pozycji wejścia jednak Kozi. Jeden do zera dla number one. Chce wygrać, a tak jakby już najedzony wilk, czyli Fabryka Świn, jakby trochę zeszło z nich powietrze. Thank you.
zyskuje delikatną przewagę, a w tej chwili zwierzak opasał swojego przeciwnika, pociągnie go, pociągnął. Mariusz, tym razem Kozi jako jedyny pozostał i mamy remis. W małych punktach po jeden. A więc wszystko wraca do normy. Fabryka Świń zaczyna wracać do swojej normy. Widać, że tu zwycięzca, no chyba, że będzie remis. Może będą trzy remisy z rzędu, ale jeśli nie, to zwycięstwo w tym pojedynku ostatecznie rozwiąże starcie, ostatecznie rozwiąże turniej pocztów trzyosobowych. I trzy niezależne pojedynki, leży dwóch rycerzy. Patrykowi udało się, a więc Fabryka Świła przewagę. I dwaj przyjaciele z boiska, można powiedzieć, Kozi i Patryk, znają się nie on dziś. Oprawiają już teraz, masakrują swojego przeciwnika, który wyraźnie oświadczył, że chce podjąć walkę w tym pojedynku. A mimo to stoi, a właściwie siedzi jeszcze całkiem bezpiecznie. Rycerze próbują jakieś techniki. Zerwał się, wyskoczył jak z tej zabawki, kiedy się otwiera pudełko i wyskakuje z niej główka na sprężynie i wtedy trzeba wziąć młotek i wsadzić ją z powrotem. Ci rycerze wzięli dwa tasaki i próbują tą główkę wepchnąć do pudełka z powrotem. Już za chwilę zobaczymy, czy im się to uda. Czy też biały rycerz, niczym kelner, okaże się... Rada. Tak, okazał się... Jak kelner przyniósł ostatni punkt w Fabryce Świni, tym samym wielkie brawa dla całej szóstki, ale zdecydowanie najgłośniejsze dla Fabryki Świń w składzie zwierzak z grupy Mazuria i dwaj rdzenne dwie świnie, a więc Patryk z Głodowa i Michał Kozi-Kozdraś z Malborka. Wielkie brawa!